Na wykładzie podzieliliśmy wykład na takie, na takie tematy jak techniki pamięciowe, testy i mózg. Zacznijmy od mózgu. Mózg ma płat czołowy, który odpowiada za człowieczeństwo oraz koordynację, płat poteliczny za wzrok oraz płat skroniowy i również się dzieli na półkulę prawą, która odpowiada za sen, wyobraźnię i artystykę. I na półkulę lewą, która odpowiada za inteligencję, logikę, pamięć i myślenie ścisłe. Potem są techniki pamięciowe i jednym z znanych technik pamięciowych to fiszki, skojarzenia, na przykład pamięć wzrokowa, łańcuch pamięciowy i rymy. Inne rzeczy zaprezentowane na wykładzie to testy, tak jak dominacja półkuli mózgowej oraz złudzenia optyczne. Dziękujemy. Słychać mnie? Słychać mnie, tak, prawda? Słuchajcie, bardzo fajnie. Nie wiem, czy skojarzenia to są haki dla was? Tak. To są haki, tak. Okej. Okay. Myślę, że bardzo fajnie wyczerpaliście temat. Myślę, że o wszystkim wspomnieliście, co było na wykładzie. Brawa dla kolegów i koleżanek. Ja nie mogę, bo mam mikrofon w ręce. No to tak. Zapamiętaliśmy, że tutaj z tyłu samego mózgu, tak, tutaj ta część odpowiada za wzrok. Chyba aby ta, na pewno? Ta z tyłu Ta z tyłu, tak jak narysowałeś, tyłu, to mózg, to za równowagę bardziej. O. Ta chyba za słuch. Tak, ta lepiej. Ta no. Lepiej. Ta za chodzenie itp. A ta za myślenie. Tutaj po lewej stronie jest półkula lewa, po prawej prawa. I lewa odpowiada za kolor. Za liczby i inne rzeczy. Za liczby, za matematykę, za rozumowanie, tak? A prawa za kolorystykę i artystykę. Za zdolności artystyczne. Mhm. No to zapamiętaliśmy też od 1 do 10, jakie są najłatwiejsze skojarzenia. Mhm. I napisaliśmy przykładowe do liczby 149. Okej. A ktoś z was pamięta, o jakim kodzie pocztowym mówiliśmy na wykładzie? Brawo. Brawo. Okej, okay. Coś jeszcze? Chyba nie. Dziękuję bardzo. Naszą mapę myśli podzieliliśmy na kilka części. Opis lewej półkuli, prawej, której niestety nie zdążyliśmy skończyć, budowę mózgu oraz gimnastykę umysłu. Gimnastykę umysłu... co nam pomaga wygimnastykować umysł, a jest to? Częste myślenie, częste liczenie, techniki zapamiętywania to skojarzenia, wymyślanie historyjek i rymowanek, robienie map myśli i powtarzanie. Czy jeszcze coś? Lewa półkula odpowiada za logikę, liczenie, przedmioty ścisłe, a prawa półkula za marzenia, różnego rodzaju sztukę, malarstwo, śpiew. Tu chciałam dodać jeszcze do technik zapamiętywania. Możemy oczywiście robić fiszki, różne haki, czy wymyślanie coś typu śmiesznych obrazów. Ja szczerze testowałam wiele z tych technik i według mnie najlepszą jest to przeczytanie kilka razy, powtórzenie na głos i przeczytanie znowu. To też zależy od tego, jakim typem człowieka jesteś, jak się lubisz najbardziej uczyć. No to już nie mieliśmy dzisiaj czasu na wykładzie. Może innym razem. Brawa. Brawa dla zespołu. A więc tak.
Nauka jest najważniejsza, bo dzięki niej możemy zarabiać pieniądze. Klową jest matematyka, ale nie tylko ona się przydaje. Najlepszym sposobem na naukę jest powtarzanie i chęć zapamiętania i ciekawość do tego. Musimy słuchać nauczyciela. Najważniejsza jest lewa komora, która odpowiada za myślenie. Mniej ważna jest prawa, odpowiadająca za fantazjowanie itp. Zapamiętywanie jest kluczem do dużej formy, tak jak do dużej fortuny, tak jak Einstein, Nobel i Mark Zuckerberg, który stworzył Facebooka. Potrzebne są też fiszki, czyli zapamiętywanie. Najlepiej najlepiej zapamiętać rzeczy nierealistycznie, czyli trzeba temat wyobrazić sobie nierealistycznie, czyli na przykład dużą świnię. To wtedy się najlepiej zapamięta. Jak należy się uczyć? Uczyć się na bieżąco, zapisywać, robić notatki, słuchać, skojarzyć, widzieć w jednym czasie, byle się utrwaliło. Powtarzać od razu po jednej godzinie. Okej. Czytać ze zrozumieniem należy. Stosować metody zapamiętywania. Mapy jakieś tam. Mapy myśli. Historyjki. Metoda naków. Haków. Rymowanki, skojarzenia, fiszki. Trzeba też dokładnie słuchać na lekcji i w razie nieporozumienia pytać nauczyciela. Musi się to stać ciekawe. Teraz płaty mózgu. O jest. Nie ruszcie tam się. Mózg ma ma 5 płat mózgu. Moglibyśmy z podpowiedzi skorzystać? Jak są płaty? 5 płatów. Mówiliśmy o 4. Faktycznie będzie jeszcze mózżek 5, okej? Okay. Może być. Jest to mapa myśli. Opowiada ona o tym, co było na wykładzie. No. Jest tak. Pierwsze takie gałąź w tej myśli to jest o półkulach. Jest prawa i lewa. Prawa odpowiada za sztukę. Lewa za liczby. Rodzaje płatów. Ciemieniowa za ból, polityczna za wzrok, poteliczna, przepraszam, za wzrok, skroniowa za słuch i mowę, czułowa za ruchy i uczucia. Kolejna gałąź mózgu to techniki, na przykład haki. Przykładowo świeca to było 1, bałwan 8. Drugi to z techniki to film. No taki, że na przykład trzeba zrobić taki, no wie pani. Ja wiem, ale czy wy wiecie? Tak wiemy, bo robiliśmy. Trzecią z techniki są rymowanki, żeby coś zrymować, wie pani. No i jest jeszcze jedna rozgałęzienie mózgu. Jest to ręce. Prawa odpowiada za lewą półkulę, i lewa za prawą półkulę. Aha, tutaj uściślimy sobie, że tutaj przytoczyliście test, który... I jeszcze mózg, procent, 2%. Czego? Mózgu. Nie. A czego? Ciała. 2% wagi. Ciała. Tak. I jeszcze jest to takie kiki, a to buba. A dlaczego kiki i buba? Bo kiki to jest taki bardziej ostry, a buba taki jak... Kiki ostry, buba obły. No tak, widzi pani? Dobrze. Słuchajcie, zaimponowaliście mi tymi 2%, co prawda nie wiedzieliście dokładnie, czego dotyczyły, ale jest okej. Okay. Dziękuję bardzo. Kochani, ja bym chciała was zachęcić do tego, żebyście próbowali
z tymi technikami, szczególnie wtedy, kiedy naprawdę jest dużo do nauczenia się. Czy to będzie efektywne? W dużej mierze zależy od Was, od tego, jak zechcecie z tego skorzystać, ale tak jak się przekonaliśmy przed momentem, to całkiem nieźle zapamiętujecie już ciągi liczb. Więc być może na historii, do tych nieszczęsnych dat, które trzeba pamiętać, będzie to całkiem niezły pomysł. Cieszę się, że troszkę pamiętacie, jeżeli chodzi o budowę mózgu, troszkę pamiętacie, jeżeli chodzi o kwestie skojarzeń, pamiętacie o półkulach mózgowych, a w domu proponuję, żebyście przebadali rodziców i sprawdzili, która półkula u nich dominuje. Pamiętacie test kciuka? Ten, który jest na wierzchu, jest skierowany w stronę tej półkuli, która dominuje. Tak, naprzeciwko, no bo jak sobie złożysz, to ten będzie wskazywał odpowiednią półkulę. Ja dziękuję bardzo.